Cześć moi drodzy. Dzisiaj pierwszy trening oddechowy. Będzie to inny trening niż jakikolwiek, który w życiu robiliście, dlatego że nie będziemy leżeć na podłodze i relaksować się oddechowo. Z drugiej strony nie będziemy też robili Wim Hofa, który ma nas pobudzić. Dzisiaj będziemy zajmować różne pozycje, tak jak podczas jogi na przykład, ale nie będzie naszym celem rozciąganie się. Będzie naszym celem tylko i wyłącznie utrzymanie ciągłego, nieprzerwanego i płynnego oddechu dolną częścią brzucha. To nie tak, że dolna część brzucha to jest jakiś elitarny, nadzwyczajny oddech. Moglibyśmy oddychać klatką piersiową, bokami, 360 stopni czy plecami, ale po prostu dzisiejszy temat to oddech dolną częścią brzucha. Więc przygotujcie się, wskoczcie w coś wygodnego i jedziemy. Zaczynamy. Więc cel jest taki, pamiętaj, chcesz skupić się na oddychaniu dolną częścią brzucha, czyli okolicy pęcherza i pępka, ok? Nie początku żeber. To miejsce ma się unosić i opadać z każdym oddechem. I to jest w zasadzie twój jedyny cel, utrzymać płynny oddech w tym miejscu i świadomość oddechu w tym miejscu. Dlaczego będzie to niezwykle trudne? Dlatego, że w pozycjach, które będziemy przyjmować, ciało będzie starało się walczyć i napinać. Będą to prawdopodobnie wasze krańcowe zakresy ruchomości, czyli miejsca, które nie są zbyt często odwiedzane, nie są zbyt wygodne. Ale uwierzcie mi, że podczas tego treningu odkryjecie w sobie takie zakresy ruchomości i takie możliwości, które do tej pory nie były dla was dostępne. Dlaczego? Dlatego, że zazwyczaj na co dzień nie myślimy o oddechu. Często mówimy skup się na oddychaniu, pamiętaj o oddechu, ale co to właściwie znaczy? Dzisiaj będziemy skrupulatnie pilnować tego, żeby oddychać płynnie i nieprzerwanie. Jak wejdziecie w trudne pozycje, ciało będzie chciało się napiąć, a oddech będzie chciał być wstrzymany. Będziecie chcieli wstrzymywać oddech. I waszym celem jest tylko to, żeby zauważyć, że wstrzymujecie oddech i puszczać go wolno i pozwalać płynnie i swobodnie oddychać. A nie będę was rozpieszczał, trening może być trudny. Będziemy przechodzić przez proste pozycje do intensywnych i znowu wrócimy do całkowitego relaksu. Cały czas chcemy utrzymać oddech dolną częścią brzucha, płynny, nieprzerwany, bez wstrzymywania. Ten trening będzie niejako też treningiem dla mnie. Będę w trakcie niego eksperymentował, więc trzymajcie się. Róbcie to, co dla was zdrowe, komfortowe. Jeżeli czujecie, że gdzieś coś jest nie tak, pamiętajcie, żeby nie przekraczać granic bólu. Robimy wszystko, możemy się męczyć, możemy czuć duże napięcie, możemy czuć dużo dyskomfortu, dużo cierpienia, które nam odpłaci, ale nie chcemy przechodzić przez ból. To jest raczej bez sensu. Więc zaczynamy od bardzo prostej pozycji. Stańcie szeroko, jakkolwiek, czyli kilkadziesiąt centymetrów przestrzeni między waszymi nogami. Wypnijcie tyłek do przodu i kładziemy sobie ręce na dół brzucha i bierzemy 10 spokojnych oddechów. Zaczyna się spokojnie, bo musimy wyregulować oddech, a później będziemy przechodzić do coraz bardziej wymagających pozycji dla waszych bioder szczególnie. Więc każdy w swoim tempie, ja będę dyktował, ale robicie to, co chcecie. Spokojny wdech dołem. I długi wydech. I wdech. Dół powinien się ruszać. Zrobimy sobie około 10 takich oddechów. Nie będę zbyt wiele mówił w tym czasie. Skupcie się na uczuciu. Możecie zamknąć oczy. Nie musicie. Możecie też opuścić ramiona, jeżeli męczą wam się bardzo. Możecie przenieść troszkę ciężar ciała do przodu. I wziąć wdech na palce.
Powinniście czuć coraz większą łatwość do wypełniania dołu brzucha. Macie też czuć trochę kompresji z pleców. Nie przejmujcie się tym, jeżeli nie jest to specjalnie niekomfortowe. Czyli teraz wyglądam, jakbym po prostu stał, jakby ktoś spojrzał na film, ale ja naprawdę oddycham ciągle dołem brzucha. Czuję ten ruch? Nie robię niczego na siłę, czyli nie próbuję tych ścian brzucha rozszerzyć tak, że moje całe ciało się napina. To ma być luźne. Spokojny wdech. Na przykład teraz czuję, że już jestem full. Nie chcę więcej dopychać tego powietrza. Pamiętajcie, cel – utrzymać skupienie. Możecie troszkę poruszyć miednicą na lewo i prawo. Spoko na bok. Jeżeli chcecie, jeżeli czujecie się sztywno w plecach. I kolejny oddech. W żadnym momencie nie wstrzymujcie napięcia w ciele. Jeżeli czujecie, że napięcie jest i nie uchodzi, spróbujcie się rozluźnić, wziąć wdech, tak? Puścić to po prostu. Ok. Przechodzimy od razu do trudniejszej pozycji, tak zwany sumo squat. Będzie wyglądał w następujący sposób. Stajemy szeroko stopami, na tyle, na ile potraficie. I próbujesz zejść prosto pod siebie. Nie musisz iść bardzo nisko, ale jeżeli potrafisz iść nisko, idź niżej niż ja. Ok? Starasz się być ciągle pionowo, żeby tej przestrzeni brzucha nie kompresować. I teraz pojawi się duże napięcia, a ty masz tego zrobić wdech. I tak jakby wypiąć tyłek delikatnie do tyłu. I spokojnie wszystko puszczasz. Możesz unieść ręce. Rozszerzysz kolana i nie wstrzymujesz napięcia. Jak nie będziesz wstrzymywać napięcia, to poczujesz, jak twoje biodra puszczają i powoli osiadasz. Może to powodować dyskomfort dla bioder. Wtedy wyjdźcie z tak głębokiej pozycji, ale polecam chwilę zostać. Możemy się pogibać z lewej na prawą. Ciągle czujcie, wiem, że jest ciężko, wiem, że jest gorąco, mi również. Ale czujcie ciągle oddech w dole brzucha. Jeżeli potrzebujesz wstać i odpocząć, zrób to. Jeżeli nie, kontynuuj. Ja czuję, jak już upadłem nisko. Ciągle nieprzerwany oddech dół brzucha. Jeszcze nogi trzęsą. Ostatni. Wydech i wstajemy powoli. O, to zmęczyło. I dalej. Utrzymujemy płynny oddech. Gibiemy się z lewej na prawo. To było w zasadzie jedna z najtrudniejszych pozycji, jakie dzisiaj będą, więc bez martwień. Co robimy dalej? Robimy powolny skłon w dół, ale dajemy delikatnie pięty do zewnątrz, palce do środka, ok? I powoli skłon w dół. Zostajemy w tej pozycji i oddychamy dołem brzucha. Pamiętajcie, jest to trening oddechowy w ruchu. Nie musicie być na pełni, w pełni prostych nogach. Nogi mimo kolana mogą być delikatnie zgięte. Czujcie, jak wasze ściany brzucha na dole się rozszerzają.
Będzie wam to pozwalało wchodzić głębiej i głębiej w zakresy. Jeżeli czujecie mrowienie w stopach, to dobrze. Powoli możecie sobie pedałować nogami i ciągle oddychacie, nie wstrzymujecie napięcia w brzuchu. Oddechy powolne. Gibiemy się na palce. Poczujecie, jak brzuch się napina? Puśćcie go, weźcie oddech do niego. I długi wydech przez usta. Wdechy bierzemy nosem. Zapomniałem o tym wspomnieć. Dla mnie to jest oczywistość, nie dla każdego musi być. Wydech możemy robić nosem lub ustami, jak uważasz. Byle przynosiły komfort. Moje nogi już się trzęsą. To dobry znak. To znak, że układ nerwowy jest challenge'owany. Robimy coś, co nie jest zwykłe, co nie jest zwyczajne. Jest raczej nowe, a każda nowość jest dobra dla nas. No, może przesadziłem z tym statementem, że każda nowość jest dobra dla nas, ale w tym przypadku układ nerwowy będzie wdzięczny. I powoli wstajemy. Przejdźmy się kilka kroków w jedną, w drugą. Ciągle utrzymujemy oddech dołem brzucha. Spuśćcie luźno barki. Spacerek, nie? Oddychamy ciągle dołem brzucha. To jest taki moment trochę odpoczynku. Okej. Okay. Jesteście gotowi na kontynuację? Pamiętajcie, cel jest tylko jeden. Utrzymać spokój i spokojny oddech dołem brzucha. Bez wstrzymywania, bez napięć, bez duszenia się. Okej? Okay? Kolejna pozycja. Stajemy szeroko. Nie musi być bardzo szeroko, troszeczkę. Oddychamy dołem brzucha chwilę, tak jakby oddychamy do środka miednicy. Możecie tak to poczuć. Parę oddechów tutaj. Odwracamy się do lewej strony. Zginamy teraz się w taki sposób, żeby utworzyć kąty 90 stopni z przodu i z tyłu, czyli będziemy chcieli zejść równo pod siebie. Pamiętajcie, nie wstrzymujcie oddechu. Czyli... Możecie używać rąk dla równowagi. Nie ma problemu. I tu się nogi trzęsą, ale trzymamy pozycję. Szukamy symetrii 90-90. Nie wiem, czy tak wyglądam, ale staram się. I przez sumo skład przechodzimy na drugą stronę. Nie dotykamy podłogi kolanem. Ciągle na biodrach. I wracamy do sumo skład. I schodzimy powoli w dół. Do kucnięcia. Teraz w kucnięciu na palcach staramy się nie garbić. Staramy się, możemy się garbić, ale zostawiamy dół niezgięty, tylko ciągle wywinięty ogon i bierzemy kolejne oddechy. Dół brzucha. To nie jest prosty trening, rozumiem. I siadamy powoli na dół. Pierwsze krople potu poszły. Nasze biodra będą wdzięczne. Moje też. Do brzucha.
Robicie z rękami co chcecie, ale pamiętajcie, nie wstrzymujemy napięcia. Jak czujecie, że gdzieś wstrzymujecie napięcie albo oddech, od razu to puszczacie. W dzisiejszych czasach mamy problem z koncentracją. Kiedy przeskakujemy z myśli na myśl, powstrzymujemy napięcie. Myśli generują napięcie. Tutaj nie ma miejsca na myśli, bo za bardzo będzie to stresujące. To ćwiczenie, nie da się rady. Dlatego chodzi o to, żeby tylko oddychać. Czuć cierpienie, czuć gorąc, ale oddychać. Jak ktoś nie może usiąść w takiej pozycji, siada w innej. Wiecie, jaki jest cel? Ciągle oddychać dołem brzucha. Okej. Bierzemy coś pod tyłek. Może to być jakaś poduszka, może to być yoga blok. I siadamy w kolejnej pozycji. Więc ja wezmę sobie yoga bloka. Kolejna pozycja to siad z szerokimi nogami, tak? Nie chodzi o stretching, chociaż jak czujecie lekkie rozciąganie, to super. Staracie się utrzymać miednicę ciągle odwiniętą. Nie chcemy się załamywać tutaj. Jeżeli się załamujecie, znajdźcie guzy kulszowe. Te dwie kostki pod tyłkiem i jakby usiądźcie na ich przodach. I oddychamy ciągle dołem brzucha. Jak ktoś się chce pochylić do przodu, nie ma problemu. Tylko byleby to zrobić bez zginania się w plecach. I ciągle oddychamy dołem. Zobaczycie, jak wam będzie puszczać. Będzie wam się łatwiej siedzieć. Możemy trochę się pochylić do przodu. I ciągle oddychamy. Możemy pochylić się do jednej nogi, nie tracąc lewego guza kulszowego, pochylamy się do prawej nogi. Nie tracąc, znaczy nie odrywając jakby lewego pośladka, nie? Jak tylko się zamyślę, od razu czuję, jak łapię swoje ciało i nie chcę go odpuścić. Dlatego musimy być ciągle skupieni na oddychaniu i na niczym innym. I druga noga, nie straćcie prawego guza kulszowego. Super. Jeżeli chcecie, możecie usiąść na samej podłodze, jeżeli nie, zostajecie z czymś pod tyłkiem. Chodzi o to, żeby po prostu za bardzo wasze plecy się nie ugięły. Ok? Kładziemy nogi do przodu. Delikatnie pochylamy się nad nogi. Nie chodzi o rozciąganie, ale nawet jeżeli czujecie stretch, ok. I powoli oddychamy, nie wstrzymując powietrza. Nawet jak czujecie rozciąganie, to zobaczcie, że jak weźmiecie wdech dołem brzucha, to nagle rozciąganie jest lżejsze, skupienie przechodzi w całkowicie inne miejsce, ciśnienie wewnątrz waszego ciała się zmienia i jakimś cudem jest wygodniej. Pełny wydech. Spokojny wydech. Możecie pogłębiać w trakcie, nie mam problemu z tym, żebyście się rozciągali. Fajnie jest mieć jakiś cel.
Czujcie tylko guzy kulszowe. Ciągle czujcie te dwie kostki pod tyłkiem. One uchronią wasze zginacze biodrowe. One są inhibicją dla zginaczy biodrowych. Czyli dzisiaj jak siedzimy ciągle na krzesłach i tak dalej, to napinamy zginacze biodrowe, brzuch, przody, szyi. To są typowe miejsca. Kiedy czujecie wasze guzy kulszowe wbijające się w podłogę, to przeciw grawitacji utrzymują was one, a nie ich przeciwnicy po drugiej stronie, antagoniści, można powiedzieć, czyli zginacze biodrowe. Ciągle płynny oddech. Spróbujcie się zgiąć najbardziej, jak się da, na nogi. Przyda wam się to do ostatniej trudnej pozycji, po której będzie już tylko łatwo. Więc nie wiem, jak będzie teraz z dźwiękiem, ale kolejna pozycja polega na tym, że nakładamy się do tyłu. Jestem świadom, że większość ludzi może tego nie zrobić. Jednak robiliśmy to w podstawówce. Warto to przywrócić w dorosłym życiu, nie? Więc kładziemy się na podłogę. Pump i kołka. Dajemy nogi za siebie i mam nadzieję, że w ogóle teraz cokolwiek słychać. A może odepnę mi... Dobra, dobra. Jak nie możecie dać nóg tak jak ja na początku, po prostu zostańcie w tej pozycji albo dajcie je trochę z boku. Oddychajcie dołem brzucha, to nogi opadną. Może was złapie skurcz w brzuchu, wtedy możecie sobie wyjść z pozycji. Jak złapie mnie skurcz, preferuję go przytrzymać. Wtedy uczę mój brzuch, że ta pozycja jest dla mnie normalna i że ma mnie nie łapać skurczy. Mają mnie nie łapać skurczy. I się słucha jakoś. Nie wiem, jak to działa. Ale wiem, że układ nerwowy wysyła sygnały, że to jest jakaś dziwna, nowa, głęboka pozycja. Nie bywamy tu często. Nie wiemy, jak to się napiąć. I wysyła skurcz. Można poruszyć nogami. I już nogi leżą. O, się trzęsą. I powoli wychodzimy. Najciężej jest właśnie podczas tych transferów, widzicie, powolnych. Ciągle trzymać oddech. Kładziemy nogi na podłogę. O, jak dobrze. I nogi proste. I dół brzucha. Pozostał tylko relaks. I podsumowanie, więc spokojnie oddychamy dołem brzucha. Czujemy, jak się podnosi. Jeżeli czujecie napięcie w plecach, możecie także zgiąć kolana. Dziesięć oddechów tu. Słuchajcie się w dźwięk oddechu. Takie relaksujące rzeczy. Ostatni wdech. I siadamy. Żeby skończyć w pozycji po turecku. Powiedziałem ostatni wdech, ale przecież dalej oddychacie. Co ja mogę powiedzieć? Na tym polega trening oddechowy
w moim świecie. Nie tylko, w ogóle nie tylko, jest to tylko jedno z wykorzystanie, jakby jedno ze sposobów, jak możesz wykorzystać oddech. Oddech jest tym narzędziem, które pozwala ci ciągle wracać do siebie, ciągle utrzymać skupienie. Więc często o nim zapominamy i wstrzymujemy napięcie w całym ciele i przez to rozciąganie nie daje nam progresu, bo my ciągle się napinamy w trakcie, skupiamy się na stresie, skupiamy się na tym nieprzyjemnym odczuciu rozciągania, kiedy mamy oddech. No i w tym momencie skończyło mi się miejsce w pamięci, więc filmik został przerwany, ale tak naprawdę byliśmy na końcu. To, co chciałbym po prostu powiedzieć, to dajcie mi feedback proszę, czy ten trening Wam się podobał? Co czuliście? To jest pierwszy raz, kiedy nagrywam tego typu trening, kiedy dzielę się tego typu wiedzą i ćwiczeniami, więc powiedzcie, czy chcecie part drugi, czy chcecie oddech na przykład do pleców, ciągłe skupienie na oddechu do pleców. I jak się czuliście po tym treningu? Jestem naprawdę szczerze ciekaw tego, jak się czujesz tam w domu, u siebie, czy gdziekolwiek robisz ten trening, bo w sumie to nie wiem, jak możesz się czuć. Mam nadzieję, że dobrze, ale daj mi znać, czy ciało się otwiera, czy był stresujący. Podejrzewam, że trening był bardzo wymagający, ale chcę posłuchać Twojej opinii. Daj znać w komentarzu. Dzięki, pozdrawiam, Artur Karapetian.